odcinku, który dla Was przygotowałyśmy. Jak widzicie, mamy tutaj napisane nasze imiona. Co się dzisiaj będzie działo? Znacie prawdę o nas? A za kamery nasza kochana Sylwia z kanału Sylwia Testuje będzie zadawała nam pytania. Uwaga, będą to trudne pytania. Wejdźcie na nasze Instagramy i zaczynamy zabawę. Uwaga, uwaga, dziewczyny, jesteście gotowe? Tak. No dobra, tylko szczerze odpowiadajcie na pytania. Dobrze. Pytanie numer jeden. Która z Was spędza więcej czasu rano na makijażu? Iza, czy to prawda? O, równo, no. Chyba tak. A wiecie dlaczego? Bo moja ma dużo zrobione. Tak, ja mam dużo zrobione i nie potrzebuję dużo makijażu, to prawda. No dobra, pytanie numer dwa. Tak. To która... też test naszej znajomości, no czy dużo o sobie wiemy. Tak. Która z Was ogląda więcej telewizji? Monia! Zgadza się, dobrze zrobiliście! Monia! Ja co chwilę oglądam, rano nie, rano, bo jestem w pracy, po południu, no też, ale co chwilę jakieś nowe seriale, wszystkie nowinki, to wiemy od Moni. Ale ja oglądam Playera dużo. No tak. No właśnie, no. No dobra, to druga szansa, ciekawe czy będziecie takie zgodne. Która ma więcej selfie w swoim telefonie? Co jest? Ja podniosłam siebie, Izę. Dobra, ja tak na pół, ale nie. Ile masz zdjęć w galerii? O matko, dużo. No, pewnie z 10 tysięcy. No nie, no ja też mam dużo, ale większość moich zdjęć to gafek, więc zdecydowanie nie przeważa selfie. No to nie. No dobra, teraz będzie ciekawe pytanie. Ciekawe jak to ocenicie. Która z Was ma lepszą fryzurę? O, jak zgodnie! A dlaczego? Dzięki! Bo ja zawsze mówiła, że podobają mi się moje włosy. Tak. No, no ja mam niefajną fryzurę nie jeszcze. No ładną! Ale Iza ma lepszą, bo ja już się czekam, ja czekam, aż mi grzybka odrośnie. Ale widzicie, jak szczerze odpowiadamy? Normalnie powinnam odpowiedzieć, że Monia, żeby nie sprawiać jej przykrości. No, ale Monia mi wiele razy mówi, że jej się podobają moje włosy, więc... No dobra, to były te lightowe pytania, to teraz będzie hardcore. O nie. Która wyszłaby za mąż dla pieniędzy. No dalej, dalej, bo to jest szybki wybór, szybko. O, jak słabo, słuchajcie, każda na drugą zagłosowała. To oczywiście jest nieprawda. Pieniądze są ważne, ale nie są najważniejsze. Obie jesteśmy tego zdania. Mogłyśmy w sumie żadnej nie podnosić. No tak. No mogłyście, oczywiście. Bo obie stwierdziłyśmy, że nawet w biedzie, ale być szczęśliwym to zawsze jest ważniejsze niż mieć dużo pieniędzy, a być nieszczęśliwym. No dobra, to która pierwsza by wskoczyła do zimnego oceanu? Żadna. Iza? Iza? Nie, bo jest zimno, ja lubię zimno. No dobra, to która by wskoczyła po prostu do ciepłego oceanu? Pierwsze co, na plaży by to zrobiła? No wszystkie. O, tak lubicie pływać? Tak. Ale w ciepłym. No właśnie, w ciepłym, w zimnym nie. Dobra, teraz będzie ostre pytanie. Boję się. Która częściej jest nieprzygotowana w pracy? No dalej szybko! Trzy, cztery. O, znowu, że to nie jest ona. Nie chcę się przyznać. Iza, Monia. Iza, Iza, Monia. Iza, Iza, jeszcze raz Iza. Ja jestem zawsze przygotowana. Najwięcej słodycze? Nie wiem. No głosuj szybko, Monia. Szybkie. No ja Iza też, ja daję dwie plakietki w górę. Ale więcej, więcej kto, czyli musimy kogoś wybrać. No to chyba ja. Myślisz? No tak mi się wydaje, bo ja jem dużo słodkiego, ja lubię jej słodkie. Ja w ogóle jem dużo. Która ma więcej ciuchów? No co wy? Tutaj nie ma zgody. Nie ma zgody? No nie ma więcej. Ty masz dużo ciuchów. W sumie mam dużo. No. Ale Monia ma ładniejsze ciuchy. Aha, no to tu się zgodzę. Dobra, no to w sumie tak, dobra, to tutaj ja. To będzie Monia i Iza. No, ale Monia ma ładniejsze. Tak, to będzie tak. O. No dobra, a która ma większy porządek w szafie? O, Monia, czy ty masz bałagan w szafie? Ja mam bałagan i muszę posprzątać. Ogólnie tak poza kamerą. Wiecie, jak to wygląda? Że mówiłam dziewczynom, że muszę posprzątać w swojej szafie, bo nie mogę znaleźć ciuchów. Monia ma tak i tam bałagan. No nie, to już tak nie jest. Was prędzej by ubrała sandały do skarpetek? Iza, dlaczego? No bo jestem przy połowie. Jesteśmy zgodne. Która jest lepszą kierowcą? Ha, i co? Będziecie się teraz kłócić? Tak. Ha, a która dostała więcej mandatów? Ja zero. Myślałam, że Monia. Nie. Aha, ja nie, też nie. Nie, ja zero. Nie, czekaj, a która złamała więcej przepisów drogowych? O Jezu, ja non stop. O ty! Nawet ostatnio przejechałam na czerwonym świetle, przyznam się. No, to ja, lepiej się nie przyznam. No ja też łamię dużo przepisów, chociaż no staram się nie, ale no... No, no nie da się jechać 50 na godzinę, no nie da się. A która więcej przeklina za kierownicą na innych kierowców? To chyba obie to robicie.
która więcej ściągała w szkole? Iza, to co, jak ściągałaś? Opowiedz szybko. Ja miałam takie tajne ściągi, słuchajcie, że cała klasa ode mnie brała. Nawet takie, że nie szeleściły. Nie, no żartuję, ale nie zawsze, no ale czasami. Ale wiecie, co jest najlepsze, że jak pisałam ściągi, to się uczyłam, więc no. Ale ja też się uczyłam pisząc ściągi. No wiadomo, po prostu przepisywanie tekstu kilkukrotnie powodowało, że się uczyłam, więc no można powiedzieć, że czasami z nich nawet nie korzystałam. Tak. A która z was więcej pyskowała nauczycielom? O, ja nie. Ale chyba ja też nie. Ja miałam dobre zawsze kontakty. Ja miałam dobre zachowanie i dobre kontakty. Jakie no, dobre. Ja miałam zawsze wzorowe zachowanie. Tak? A która miała lepsze oceny? No chyba ja. Uuu, jaka skromna! Tak, bo kiedyś było pytanie, że kto miał świadectwo z paskiem, ty udaje, że nie miałaś, ja nie miałam kilka razy. Iza jest kujon uczona, to wiecie. Nie, no, czyli pewnie teraz też wybierzecie Izę, która zawsze miała zadanie domowe zrobione. Iza, ty pilna uczennico. Iza była pilna, ja byłam niepilna. Tak. Która z was jest bardziej nieśmiała? O, no i co teraz? Tutaj nie ma zgodności. Zwariowałaś? Ja jestem nieśmiała? A ja? No dobra, to nikt. Ja też jestem bardzo śmiała właśnie. No dobra. Która załatwi szybciej swoje sprawy w urzędzie z panią z okienka? Uuu, Iza. Iza jest pyskata, co? Wszystko tak. załatwi zawsze. Iza jest bardzo pyskata, wy jeszcze jej nie znacie od tej strony. Nie jestem pyskata. Ale ja znam. Która się częściej spóźnia? No dalej, szybko. Ja, to, ja jestem zawsze przed czasem, ale ty się nie spóźniasz, tylko jesteś na czas. Ja jestem zawsze w punkt. A ja no proszę bardzo. No. Która z was odważyłaby się wyjść w jakimś śmiesznym stroju na ulicę? No i co? Obie jesteście takie odważne? No. Ta, a szczególnie jakbyście miały twarze zasłonięte, to można chodzić, też nie? A to, co ty tam... Gdyby dzieciaki chciały taki odcinek przypałowy, to ja z chęcią bym taki nagram. Bo no, my jesteśmy przypałowani. Byłoby śmiesznie. No właśnie. Uwaga. Która tak, lepiej gotuje? Która lubi lepsze kanapki? Która więcej gada? Która głośniej beka? Co? Tu nie ma zgodności, musicie Iza, się dogadać. Ty, ten. Co to było za pytanie w ogóle? Która więcej beka? A, no ty. Która ty, głośniej. Ty dobra. No, ja... no dobra, która więcej pierdzi? I zapewnie wali cichacze takie, wiecie? Jak śmierdzące mówię jeszcze. To której pies więcej pierdzi? Jest. A, to musi się zgadzać z właścicielem. No, widzicie? Jasne. To kwestia rasy, no. Której by lepiej poszło w tańcu z gwiazdami? Ho! O, proszę bardzo. I ja chcesz zatańczyć? Ja byłam liderką i... Jechałam! I to z pomponami jechałaś? Tak, jechałam z pomponami. Ale nie, naprawdę. Nawet uczestniczyłam w zajęciach tanecznych i myślę, że bym sobie poradziła. Ale fajnie. Mm. Która ja byłaby lepszą modelką? Bo jest wyższa. Zdecydowanie ma figurę modelki. O, no, ale fajnie. A która by trafiła dalej w Mam Talent? Iza, no to nie, śpiewam. Zależy z czym. Bo ładnie śpiewasz, a ja nie mam żadnego talentu. Nie no, jakiś by się znalazł. Ja umiem grać na nerwach. O, proszę bardzo, żyli byś denerwowała. No? Która z was dłużej śpi? A ja myślę, że Iza, Monia, ty zawsze mówisz, że rano wstajesz. No ja tak do 9. Która z was zaczyna dzień od kawy? A która od herbaty? Ja! No ja, właśnie, ja bo coś tu się nie bo zgadzało. Bo pomyliły mi się tabliczki, to ja. Od kawy Monia, od herbaty ja. Tak. No właśnie, więc teraz to się zgadza. Tak. Która by najszybciej wpadła w tarapaty? Szybko Monia, szybko! A, czyli obie byście wpadły. No chyba tak, chyba ja tak. Mam do tego... A razem to już w szczególności. Tak. A teraz takie podobne, co było wcześniej, która by najszybciej dostała mandat? Najszybciej? Tak. W sumie to Monia jest taki trochę kierowca rajdowca. Taki wariat, nie? No, no to może ja, ty tak trochę mniej. No, tak to trochę, tak, trochę dwie tarzyczki tak podniosę. A która by najszybciej skoczyła ze spadochronem? Ja bym chciała! Ja też. Serio? No. A która na bungee? Ja też! To słuchajcie, macie takie same marzenia. No właśnie. Musimy razem się wybrać. A która by weszła do klatki z lwem? O, nie. To nie, to już nie. Żadna. Żadna, ale podniosę do Iza. Która wydaje więcej pieniędzy? Ja. Monia. A która wydaje więcej na ubrania? No to też ja. Monia, szastasz tak pieniędzmi? Monia tak. A która się lepiej ubiera? Monia, bo ma więcej pieniędzy na ładne ciuchy. Ale nie, ty też się ładnie ubierasz. No nie, to, że wydajesz mniej pieniędzy na ciuchy, nie oznacza, że wyglądasz jak baba.
Bamber! No prawda, co? No dobra, to niech będą dwie. Jakby się mają dużo pieniędzy i wyglądają jak bambery. Uwaga, pytania razem z Kajtkiem. Dzień dobry. Która weszłaby na największy rollercoaster? Szybko! Monia! No, chyba tak. Monia jest taka odważna. Znaczy ja już nie jestem taka odważna. Kiedyś byłam bardziej odważna. Ale tu się buzi mi. A która by nurkowała z rekinami? Ojej. No chciałabym, ja ale też. Bardzo bym chciała, bo bardzo bym chciała przeżyć to na żywo, ale trochę bym się bała. Ja też, dlatego wybrałam ciebie. No. Która by weszła do domu strachów? Ja! A, czyli obie byście weszły. Będziemy byłam razem. Niedawno w takim domu strachów i wcale mnie tam nic nie przestraszyło. Uwaga, ostatnie pytania. Tak. Która jest sympatyczniejsza? Szybko! Szybko! Ja podnoszę dwie. A, co to? Macie po jednej tutaj podnosić mnie, a nie po dwie. A ja po dwie. Dobra. To ostatnie pytanie, bo wy tutaj macie Kajtusia, która by przygarnęła gromadkę małych piesków. O, byście miały własne schronisko. No, takie malutkie piesy, takie malutkie. I kociaki też. No takie. To mam wrażenie, że tego odcinka, ale fajnie, fajnie. No, ale mam wrażenie, że mogliście się o nas więcej dowiedzieć niż z Q&A. No, tak taka naprawdę, prawda, nie? No, tak, to z tym tomiczkami fajne wyszły te odcinki. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich śmiesznych pytań, no to wpadajcie na kanał do Crazy Moni. Aha, bo u mnie też oczywiście będzie. Zostawcie też kciuka sam w górę, jeśli Wam się podobało, ale dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Pa, pa! Pa, pa.